Wakacyjne szaleństwo, miłość, słońce i przygoda oraz tyle zwrotów akcji, ile ziarnek piasku na gran canarii, to wszystko już od 4 marca w nowej odsłonie kultowych już pamiętników z wakacji w czwórce. Premierowe odcinki telewizyjnego hitu który bawił miliony widzów i do czerwoności rozpalił polski internet. Na antenie TV4 będzie można oglądać od poniedziałku do piątku i w niedzielę o 21.00, a w jednej z historii nowego sezonu zobaczymy Dagmarę Kazmierską. Tej wiosny wśród malowniczych wzgórz, pięknych plaż i atrakcji luksusowych kurortów ponownie rozgrywać się będą burzliwe perypetie całej galerii barwnych postaci. Bohaterowie znów przeżyją wzloty i upadki. Pokochają i zdradzą, stracą pieniądze i zdobędą pracę, zerwą znajomości i zyskają przyjaciół, popełnią i naprawią błędy oraz strzelą gafy i zaliczą wpadki, które jednych rozśmieszą do łez, a innych zbulwersują. Kto jednak nigdy nie wstało o szóstej rano, by zarezerwować leżak na basenie, niech pierwszy rzuci ręcznikiem. W każdym z odcinków nowej serii śledzić będziemy dwie różne historie, kontynuowane przez kilkanaście kolejnych dni. Bohaterkę jednej z nich, Grażynę z Polski, mieszkającą na Gran Canarii, wcieli się Dagmara Kaźmierska, której telewizyjna kariera zaczęła się właśnie od udziału w pamiętnikach z wakacji. Tym razem, nasza gwiazda jako kobieta niezależna, na Wyspie Miłości, jak często tu bylcy nazywają Gran Canarię. Będzie szukać spokoju i równowagi. Niestety jej nadzieje szybko legną w gruzach. W tym sezonie poznamy też historię kierowcy Tir, a, który został milionerem i nagranca Nari postanowił spełnić swoje marzenia. Losy rodziny Kowalskich, usiłujących odbudowywać na wyspie nadszarpnięte stażami okolicznościami więzy rodzinne, przygody trzech kumpli bez grosza przy duszy. Lecz z głowami pełnymi najdziwniejszych pomysłów, uroczego singla poszukującego miłości oraz paczkę przyjaciół. Którzy na wyspie zrewidują swoje pragnienia, by na końcu odnaleźć swe prawdziwe połówki. Pamiętniki z wakacji przez lata bawiły Polaków. Paradokumentalny serial kręcono w latach 2011,2013 oraz w 2016 roku. Każdy odcinek opowiadał inną historię Polaków wypoczywających na wakacjach w hiszpańskim kurorcie. W pierwszej serii miejscem akcji była miejscowość Loret de Mar a w kolejnych bohaterowie przeżywali swoje przygody na Gran Canarii. Pamiętniki z wakacji będzie można oglądać na antenie TV4. Od poniedziałku do piątku i w niedzielę o 21,00 bohaterowie programu zapraszają do czwórki. Zobacz też. Wielki powrót programu Pamiętniki z wakacji. Widzowie czekali na to. Osiem lat Dagmara Kaźmierska trafiła na przesłuchanie. Ujawniamy szczegóły Dagmara szuka męża. Kaźmierska obruszyła się na randce na ten widok.